No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Julii, a to kolejny odcinek z Temtemów oczywiście. Jak pamiętacie, jesteśmy teraz w takim jakby nowym rejonie, dopiero co odkrytym. No i czeka nas tutaj walka z wieloma poplecznikami klanu Belsotto. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Strzelcie lajka, jak będzie się podobać, napiszcie coś fajnego w sekcji komentarzy. A ja już myślę, gdzie tu powinienem iść i czy dobrze idę. To jest tyle pytań, na które nie znamy jeszcze do końca odpowiedzi. Przy okazji, no, oczywiście, walka. Niczego innego nie mogę się spodziewać po tutaj ludziach z tego klanu. Dobra, ale może mają jakieś nowości? Kto to wie? No widzę, że mają coś porządnego. Mowa tu oczywiście o Tortenite. Ej, no on wygląda epicko. Mówcie co chcecie, wygląda naprawdę epicko. Dobra. To masz 45, no to jest znacznie mocniejsze. Dobra, może Tortenite niech leci na start, ale już widzę, że Vulcraine chyba nie podoła. Nie, no dobra, dostał słabą. A Nathan, ty jesteś zbyt wytrzymały, żeby paść od takiego ciosu. Oczywiście, że tak, oczywiście. Tak, self-care, szanuję. Dobra, raz, dwa. Zrobiło to mało, ale myślę, że Chains Hit będzie znacznie mocniejsze. Kurde, ale ten Tortenite ma obronę, słuchajcie. Naprawdę pokaźną. Przyznaję, całkiem niezła. No ale dobra, może spróbujmy z tą... Nie, no to i tak nie będzie zbyt dobre. Ale myślę, że Tortenite'a rozwalimy, więc chciałbym skupić swój atak na kimś innym. No chyba, że... Dobra, słuchajcie, taki... no właśnie nie wiem, czy to... A spróbujmy użyć Stoneballa na ciebie, a walnąć na przykład z... Nie wiem, czy to zadziała Crystal Bite, licząc na to, że Piranian dostanie trochę mocniej. O, dobra, Vulcraine. Kurczę, trzeba było może już skupić się na Tortenite, załatwić go na leń. No, mogłem domyślić się, że będą szybsi. Toxic Gas, okej. Dobra, no, a Nathan wytrzymały, ale zatrucie. Nie ma takich zatruć na nim. Nie ma opcji. Dobra, liczę, że przywalisz całkiem słabo. No dobra, okej, nic nie mówiłem. Okej. Adroboros, zapraszamy. Muszę, powiem wam, kombinować i trenować, bo inaczej będą właśnie te walki tak mocno problematyczne. Dobra, Toxic King, natomiast może Chains Hit, chociaż nie, może użyjmy Fire Flame'a, chociaż to nie wystarczy, nie, on ma za mocną obronę. Dobra, muszę stracić staminę, ale liczyć na to, że damy sobie radę. Ojej, jeszcze przymrożenie, no chyba żartujecie. Nie no, dasz radę, a ten cios, to ma być raz dwa? No dobra, oni mają 64 levele, okej, to jakby trochę zmienia postać rzeczy. Co nie zmienia faktu, że wciąż jest mi smutno, jak patrzę, jak mało obrywają. No tak, jak przeciwnicy będą mieć mało temtemów, ale tak wytrzymałych, to będzie ciężko. Dobra, Kinu, ty trenuj, bo jak nie będziesz trenować, to nie wiadomo, jak to się skończy dla ciebie ostatecznie. Nie, no tutaj, jeżeli już bić, to z tego tak naprawdę. No ty musisz odpocząć, przy czym myślę, że zaraz padniesz. No, on był teraz tutaj tylko po to, żeby przyjąć cios na siebie i tak właściwie na nic więcej. No nic nie poradzimy, ale Piraniant jest obity i jak będę miał szczęście... No nie wierzę, jakie wytrzymały skubaniec, no ale dobra, trucizna. Dziękuję bardzo. Co trucizna, to trucizna. Fajnie, tylko powiedzcie mi, że ja mam możliwość leczenia, że nie zmarnowałem tego przedmiotu. Bo jak nie, no to już się boję. Aha, it's empty. Fajnie. Cudownie. No ale dobra, powrót też nie jest jakiś taki, wiecie, masakrycznie duży, co nie zmienia faktu, że mając 3 temtemy, no to tak troszkę małą. Aha, dobra, ale może coś fajnego trafimy. No nie, to są tylko pająki, naprawdę ja wiem, że one tutaj występują i one są tutaj powszechne, te skarałaty, no ale no bez jaj, ile możemy was spotykać? W sumie powinienem, jak już jestem, skupiać się i nawalać was. Zobaczymy, czy takie dzikie temtemy na tych w ogóle mają wysokie strasznie poziomy. No i właśnie, czy zamiast uciekać z walki, to po prostu każdą walkę szybko kończyć, szybko zlatyć przeciwnika, dostawać po prostu cennego expa. Wiadomo, jest to trochę dłuższe, ale doświadczenie potrzebne na już. Dobra, i myślę, szczerze mówiąc, że sobie zrobimy malutką zmianę. Adoroboros, on już nie trenuje, to prawda. Natomiast ja bym na pierwsze miejsce zrobił takie bardziej połączenie może Seismunch i Platimus. Wydaje mi się to być dobrym połączeniem. Ja przynajmniej tak myślę. No bo jednak ten wcześniejszy był troszeczkę za wolny i to było czuć nie raz, nie dwa. Dobra, czyli co? Idziemy na razie tutaj. No, tu jest jakby droga jasna, droga prosta.
Okej, okay, mamy zejście tu. Dobra, szukajmy różnego rodzaju skarbów. Oho, ta, skarbów. A czy on strzeże jakiegoś przedmiotu, czy to jest... Czy tam nic w sumie nie ma ciekawego? Jakaś kłoda po prostu. Nie wiem. Rulder ma jednego, już się boję o jego poziom. Ale myślę, że z naszym dobrym połączeniem może jakoś damy radę. Chociaż pewnie będziemy miał 70. Nie, no dobra, przesadziłem, 62. I tak całkiem nieźle. Ale no nie pogniewałbym się, gdybym go sobie złapał kiedyś. Zresztą on chyba występował na wcześniejszych terenach, tak mi się coś zdaje. O, proszę, można, można. Świetnie. No, czekam, aż moje temtemy przekroczą tą magiczną granicę 60 levela. To już będzie coś. Dobra, co my tu mamy? No, jeszcze rozwalony, ale tu nic więcej nie ma. Prawda? No, no nie. Czyli tak trochę... Trochę przyszedłem tutaj bez większego powodu. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, dokąd ta ścieżka mnie prowadzi. Wiele różnych ścieżek. I nie wiadomo tak naprawdę, którą zmierzać. Oj, coś tam się dzieje. Oho, proszę bardzo. O, ser, znaleźliśmy go. Chował się za kamieniem. Jak robak. Jest ranny i... Przyprowadźcie go do mnie. Zaraz, zaraz. Czy jest szansa, że... Że to Max? Mowa o Maxie? Nie, no chyba nie. Chyba nie. Dobra, mamy różnego rodzaju, dobra, tutaj walki, nie no, korzystajmy z możliwości tych walk, korzystajmy z możliwości trochę tutaj zwiedzenia tych obszarów. Mogę iść typowo na południe, ale nie wiem, czy powinienem się aż tak, wiecie, spieszyć. Okej, okay, dobra. Widzę, że towarzystwo elektryczne tutaj będzie, no właśnie, czy Platimus będzie dobry na tych terenach, jak tutaj jest tyle elektrycznych. No i ten Scaravolt przyznaje, trochę się go obawiam. Zresztą kogoś tutaj nie obawiam. Dobra, fajnie byłoby, gdybyś go trafił, gdybyś go załatwił. Dobrze, co z tego, że boost do statystyk? To jest właśnie plus i minus tego temtema. Niby fajne, że dostaję tego mocnego, ogromnego wręcz boosta. No ale cóż z tego, jeżeli kończy się to ostatecznie tym, iż traci połowę życia na wstępie. Ojejku, tylko nie Anny. Dobra, spróbuj walnąć oba. Ty może spróbuj walnąć z tsunami. Gulder zawsze jest trochę problematyczny. Jest ogólnie dość wytrzymały. Może powinienem pomyśleć o zmianie, no, bo na Guldera lepiej działają troszkę inne ataki. No dobra, Seismurz, ja wierzę, że twoje kamienne ciosy, jak to ładnie wygląda, jejku, to wygląda świetnie. Ej, nie no, stracił połowę życia. Powinienem się nawet z tego cieszyć, to mocne. Ej, jakiś atak jęzorem. No spoko, spoko. Dobra, stracę to, ale tutaj może dokonajmy szybkiej zmiany. Adroboros? Twój atak powinien być całkiem przyjemny. Tak by się zdawało, że powinno być. No ale może Seismurz nas zaskoczy, słuchajcie. Kurczę, tak czułem, że troszkę zabraknie, troszeczkę. No i właśnie, teraz atak na niego. Straszny jest ten jego atak jęzorem. Dobra, ale Gulder leży w sumie, więc zmiana mało potrzebna. Kinu, level up prawidłowo. No dobra. Okej, okej, okej. Teraz, żeby nie marnować tych najważniejszych przedmiotów, to jakieś balmy. Dobra, jest git, chociaż muszę tego znacznie więcej nakupić. Kurczę, tam nie wejdę. No lipa straszna, no tam nie wejdę. Tutaj, co my mamy? Coś rozwalonego. Tutaj jest zejście. A jest, jest. O proszę! Nie, nie, no dobra, tamten nie mógł przeżyć, wiecie, Max, ale przez chwilę myślałem, że może o niego chodzi. Tak, przez chwilę, krótką. Tak. Czy to nieprawda? O, już mu się każe uciszyć. No, taka prawda, no niestety Max zginął i raczej nie ma co tutaj powątpiewać, żeby miało być inaczej. Marna szansa. Dobra, co tam macie? Masakra, co to jacyś starcy, naprawdę? Już do Belsoto nawet tacy, widzicie, tacy wiekowi należą. Zawsze to byli raczej młodzi. A tutaj proszę, jednak mają taką ekipę senior. Co wy macie? Mastion, okej. Okay. Myślę, że na Mastiona jeden mocny cios powinien wystarczyć. Nie no, gdzie tam wystarczy? Nie no, liczyłem, że to będzie mocniejsze. Coś mi się pomyliło, że to powinno być super efektywne. Tutaj na Grampera jest cios dobry. Okej, okay, poparzonką. A ten, ojojoj, nie. Ała. Dobra, trzymaj się, trzymaj się. Prawidłowo, o, jeszcze się leczy. Dobra, Platimus. Będzie dobrze, spokojnie, będzie dobrze. Ja myślę, że skierujmy uppercuta, może tym razem Mastiona, a ty walnij po prostu z tsunami.
Tsunami powinno załatwić Grampera. No Bastiona być może nie, ale i tak coś tam zabierze. Okej, okay, pięknie. Oni mają tylko dwa temtemy, więc raczej bezproblemowo. Uppercut! No nie wierzę, przetrwał. No nie wierzę w to. Meteor Swarm. Auć. Auć, auć, auć. Dobra, tylko teraz tak. Ty zaatakujesz, ty masz 18. Teoretycznie to nie zabierze mi... O nie, ale w sumie po co tego użyję? Tym zaatakuj też swojego. Dobra, to była głupia decyzja, bo zawsze oberwę nieco. No ale przynajmniej Bastion leży. Okej. Okay. Ważne, że wygraliśmy. Dobra. Ale tak, ekipa seniorów już nawet. Belsoty już nie ma kogo wystawiać, słuchajcie, do walki, jak widać. Dobra, ale nie no, balmów to trzeba tutaj nakupić tak porządnie. A w ogóle muszę sobie zobaczyć, słuchajcie, te różnego rodzaju... różnego w ogóle właśnie przedmioty, to jest jeszcze inna sprawa. Zwiększa siłę ognistych ciosów o 30, to może... Czemu Anatan tego nie trzyma? Nie wiem. Niech trzyma. Czy coś jeszcze dobrego nam się tutaj tak właściwie posiadamy? Dobra. Razy dwa bonus from defeated tempem. Ej, ale to działa tak na stałe? O kurcze, ej, to trzymaj. Na przykład to Doroboros niech trzyma, niech sobie ładnie XP w ten sposób. I to fajne jest. To działa trochę jak te bransolety w Pokémonach, gdzie zwiększa EV-ki po prostu. No, to dobre, dobre. Oho, masakra, tutaj dwójka jakaś. A wy to w ogóle nie należycie do Belsotom. Tak, spieszę się. Mają to gdzieś, mają to widzę kompletnie gdzieś. Takie, co z tego, że ci się spieszy? Co z tego, że musisz ratować ludność? Musimy walczyć. Uuu. Dobra, ciekawie. Żółto bym tak powiedział. Żółto się zrobiło nagle. Koisz, taki żółty, bo on ma różne kolory. I Raignet. Raignet, kurczę. No tak, na Koisza będzie to mocno średnie, więc skupimy się na Raignecie na starcie. Coś tam dostał. Liczę, że uppercut będzie średni. Electro Punch, ale co to robi? Czy on mnie nie trafił? Ała, to zabolało. Dobra, potraktuj go z tego, ty potraktuj z tsunami. Wiem, że tsunami na Koisza średnie, ale zawsze coś tam uderzy. A Raignet myślę, że powinien paść. Dobrze, jest, jest, jest. Tak powoli mu to życie spadało, ale jednak spadło. Dobra, no i zobaczmy, jak nasz specjalny... No, powiem szczerze, że naprawdę te niektóre ataki prezentują się wyśmienicie. Ała, chyba nie przeżyje, no oczywiście, że nie. Oczywiście, nawet Lightning Rod nie ratuje w takiej sytuacji, niestety. Dobra, Adorboros, nie po to dałem ci przedmioty, żebyś tutaj więcej zrywał TV-ków. To są TV-ki, muszę to zapamiętać. Dobra, tu nie jest... Nie, no myślę, że Beta Burst. Bo Toxic Ink... Nie no, Toxic Ink będzie lepszy. Ale nie, on jest szybszy nawet z tym uppercutem. Okej, fajnie. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. I cóż, starcy pokonani. Dokładnie. Troszkę brwałem, czy ja mam revive'a? Tak wiecie, tak, revive'ów mam całkiem sporo. Muszę tak oszczędzać przedmioty, żeby się nie okazało. Chociaż ja myślę, że gdzieś tu jakieś leczenie powinno być w okolicy. A zobaczmy, chociaż nie, na mapie nie widać, żeby tutaj gdzieś można było się podleczyć. Więc póki co musimy zmierzać po prostu dalej. I może w końcu coś innego niż... O! No nie powiem, jestem mocno zaintrygowany, słuchajcie. Trafiliśmy amplingi. Głupio byłoby takiego amplinga sobie nie złapać. Pierwszego z nich załatwimy. Dobra, okej, pełen atak na niego. Widzę, że ten aquajet można spróbować jeszcze na drugiego amplinga i powinien przetrwać. No tak, takie elektryczne temtemy. To ja chcę. Obstawiam, że on oczywiście może w jakiś sposób ewoluować, że to jest jego, wiecie, dopiero pierwsza forma, a już teraz wydaje się być całkiem niezły. A zobaczymy, jak będzie wyglądał później. Dobra, weź jeszcze raz użyj z tego, tylko... No ja myślę, że się za pierwszym to się nie złapie, niestety. Na tym poziomie raczej ciężko w to wierzyć. A jednak Ampling jest nasz. Tylko typ elektryczny. Spoko. Nie jest źle. Może być. Dobrze. Tak to my sobie pożyjemy. O, proszę bardzo. O nie. Czy oni tu dalej są? Tak, zabierzcie więźnia do wewnątrz. Aha. Nie macie wody? Tak, wychodzimy tak jak mówiłem. O nie! O nie, ale chyba nie będziemy walczyć z nim. Nie, dobra, olał nas i wcale się nie dziwię. Po tym jak nas wcześniej, wiecie,
zniszczył. Tak, daj mu odejść, jest ranny. Okej, trzeba zainterweniować, nie ma innej opcji. Z sierżantem, słuchajcie, walczymy. No. No jestem trochę obity, ale powinniśmy dać radę w takiej walce. Tylko trzy temtemy, no nie ma tragedii. Absolutnie nie ma tragedii. Dobra, Gyalis, na nim pierwszy atak. Drill Impact. Mocne to będzie. Kurczę, muszę naprawdę trenować, oni mają wyższe poziomy ode mnie. Tak być nie powinno. Tak być nigdy nie powinno. Dobra, Boomerang. Ojojojojoj. Wygląda groźnie i jest groźny. Dobra, Platimus, nic się nie stało, nic się nie stało. Spokojnie. Uppercut. No, liczyłem na coś mocniejszego. Adroboros, zapraszamy. Zobaczymy czym mogą mnie zaskoczyć. Dobra, spróbujmy uderzyć po prostu z tego. Ty dawaj. Dobra, może ten Beta Burst na Saku. Crystal Bajcik. What? Serio? Ja wiedziałem, że to może być mocne, ale nie spodziewałem się, że on będzie aż tak szybki. Tu jakaś turbina, ojojoj. Zaczynają nam się sprawy komplikować. Dawaj te głazy, rzuć mu w łeb tym głazem. Dobrze, jeden padł, Saku żyje. No ale przynajmniej Gyalis, który był mega problematyczny. Żałuję, że za szybko wystawiłem Adroborosa. To był błąd, jak widać. No ale zobaczymy, kogo on ma jeszcze w zanadrzu. Ja wystawiam od razu potężnego Anatana, a on wystawia Pokusa. Okej, no o nim też coś wiemy troszeczkę. Dobra, może najpierw na Pokusie się skupimy. Myślę, że nie głupia taktyka. Dawaj. Ten cios też wygląda przepięknie. I Pokus... No nie dostał mocno. No niestety nie dostał mocno. A myślę, że ten cios nas chyba właśnie kończy nasz żywot, dokładnie, raz, dwa. Kurcze, mocni jesteście. Okej, tym to raczej nie zdziałasz zbyt wiele. A self-care działa perfekcyjnie. Dawaj na Pokusa. Kurcze, i strasznie wytrzymali. Albo to ja jestem niedotrenowany, też można tak powiedzieć. Dobra, tak naprawdę tylko Vulcraina mam jeszcze zdolnego do walki, bo Kinu to jednak no, z tym poziomem to na razie lepiej niech nie działa nawet, niech nie próbuję. Dobra, myślę, że trzeba by... A ile zabierze Crystal Bajcik? Zaraz się przekonamy. No to mnie chyba nie zabiję. No, chociaż też boli, kurczę, Saku jeszcze nigdy nie był, powiem wam, takim... tak wytrzymały. Ale tak, wolę się skupić na Pokusie. No nie! Bo on ma więcej staminy, ale no widzę, że się zaczyna układać wszystko bardzo dla mnie niekorzystnie. Okej. Okay. Pokus leży, został Saku do załatwienia. No i nam został tylko Kinu do wystawienia. Ojej. Dobra, mam nadzieję, że... O, protektor. To jest dobre. Okej, okay, no musisz bić z czegokolwiek, że tak powiem. Absolutnie z czegokolwiek. No Chains Hit, no próbujmy. Próbujmy, Saku, jemu się po kolejnym ataku skończy stamina i być może nawet tą staminą się załatwi sam. Zaraz zobaczymy, ale ja też straciłem staminę, Beta Burst, a może to Kinu jakimś cudem zakończy tę walkę. No nie oszukujmy się. Dobra, on musi odpocząć, czyli... Ale ja też muszę odpocząć, cholera. Dobra, na kim się skupię? Na Anatanie. Nie, no przecież on mi nic zrobi. Akurat Anatan jest, można powiedzieć, że wręcz niewrażliwy na ataki Saku, więc... A może właśnie Kinu? Kinu, dawaj, ja w ciebie wierzę. No nie wierzę, on osobiście. Pierwsza taka osobista walka i jak świetnie sobie poradził. Dobrze, bardzo dobrze. Ale to leczenie Anatana jest świetne, powiem wam. Potrafi zboostować obrony, potrafi się leczyć. Tak, generale, czekaj na mnie. No, kto by pomyślał, że przegracie. Bardzo dobrze. Tak, nie zostawiaj mnie. Zostawili go, ale chyba jakoś tak uciekł. Moja noga jest ranna. Tak, nic, wszystko jest w porządku. Tak, jest on dość ważny, żeby sam generał X ryzykował, żeby go tutaj dorwać. Właśnie, kim on może być tak właściwie? Dobre pytanie, naprawdę dobre pytanie. Dałem z siebie wszystko, no dziękuję, no ja to zawsze daję z siebie wszystko, absolutnie. Dobra, mamy spotkać się w dojo. W dojo, okej, ale może jeszcze zanim ruszymy, bo tu pewnie jeszcze przyjdzie nam trochę powalczyć, to leczenie i to na już. Kurczę, strasznie mnie poobijali. Przyznaję. A tutaj może znajdziemy coś. Co? Tu nic nie ma? Okej. Dobra, a na przykład tutaj? Chciałbym znaleźć jakieś ciekawe skarby, ale tutaj absolutnie nic nie mam.
Okej, okay, tutaj też nie. Tutaj... Tu jest jakieś przejście dziwne. Zobaczcie, jakieś takie cwane. I dokąd mnie to niby zaprowadziło? O, było wartą. Dwa przedmioty, wśród których mamy inkubator ticket. Do breedingu, okej. I mamy telomer hack. Dobra. Spoko. Spoko, troszkę się nagimnastykujemy, ale w końcu gdzieś przejdziemy. Dobra, tu nic więcej nie mam. Ale trzeba przyznać, że ten sposób przechodzenia taki całkiem fajnie wymyślony, co nie? Ładnie się prezentuje. Co teraz tu mamy? Tutaj chyba nic ciekawego. Ale chwilę, chwilę, bo mogę iść w prawą. I myślę, że to gdzieś może mnie zaprowadzić, więc może chodźmy rzeczywiście tutaj. Zobaczymy, no bo tutaj już przechodziłem tędy, co nie? No to powinienem znaleźć teoretycznie drogę powrotną. To jest chyba droga powrotna. Chyba tak. Przy okazji liczmy na jakiegoś fajnego temtema. Przecież gdzieś muszą jeszcze... O, tam był jakiś przedmiot też. No dobra, kiedy indziej się po nie wrócimy. Póki co. Nie, no nawet walka żadna mnie nie czekała. Musimy wrócić typowo do miasta. Okej. I muszę zobaczyć też, czy mogę już na przykład kupować jakieś lepsze balmy. Bo na razie, wiecie, te Balm Plus już zaczynają być mało wystarczalne. Max Cent. O, ale jakie to drogie. Chociaż nie, no, ja nie mam wcale tak dużo hajsu. Są Temcard Plusy. Powiem szczerze, że kuszące, żeby sobie ich chociaż z 10 kupić. I myślę, że nie, no. A nie, są już Balm Plus Plus. Dobra. To ja myślę, że też sobie trochę ich nakupmy. Dobra, stracę mnóstwo pieniążków, ale myślę, że będzie warto. I mamy Full Revive. Drogie cholera, ale przywraca 100% HP i staminy. No, to takie, powiem szczerze, że mocno kuszące. Dobra, kupujemy, słuchajcie. No są jakby przedmioty ważne i ważniejsze. Ale trzeba będzie się troszeczkę dorobić, a przynajmniej liczyć na to, że troszkę hajsu zarobimy. Dobra, gdzie ja mam iść? Tam mniej więcej. Tam jest dojo. Czy jestem gotowy na dojo? Myślę, że nie. Myślę, że absolutnie nie jestem gotowym. Okej. Okay. Tutaj mamy jakby dwa poziomy w ogóle. Nie wiem, czy jestem na dobrym poziomie. No tak, bo ja chodzę teraz tak jakby... A, ale to mnie przenosi na dół. Ej, fajnie zrobione. Całkiem spoko zrobione jest to. I nie wiem też na jakich... No ogólnie będę musiał się pewnie przygotować. Nie wiem, na jakich poziomach spodziewać się przeciwników. Mniej więcej w kolejnym dojo. Natomiast obstawiam, że pani doktor Sasaya będzie chciała stoczyć ze mną normalny pojedynek. Teraz co? No... Jest dumny ze mnie. Okej, okay, czy on mi zwiększył liczbę tych temtemów? Chyba tak. Które mogę mieć, tak jakby w boksie. Dobra, gdzie to jest? Tam. Dobra, idziemy. A nie, wyżej. Aha, okej, okay, czy to jest na wyższym poziomie? Dobra, czyli... O, jest pani doktor, jak widać, czeka na mnie już przed. Tak, cudowne miasto, naprawdę, takie nowoczesne miasto. Zresztą po niej widać, że taka, wiecie, nowoczesna, jakiś... No niby taki, niby tradycyjny strój, ale połączony z takimi nowoczesnymi goglami. Tak, co chciał klan od niego, tego na razie chyba nikt nie wiem. Okej, okay, może trzeba będzie porozmawiać. Dowiedzieć się co nieco. Tak, jak widać prototypy Digital zniknęły z jej laboratorium jakiś czas temu. No i oczywiście podejrzewała klan Belsotom. Dobra, musimy spotkać się z Carlosem w laboratorium. I to tutaj mamy laboratorium, okej, okay, wyjątkowo blisko tego dojo. Świetnie. I Carlos. A tutaj ktoś ma do mnie jakąś sprawę. Taeko. Tak, jestem Tamerem. Jak mogę pomóc? Ricefield, co? Mamy tutaj jakieś pola ryżowe. Być może trzeba będzie się gdzieś tam wybrać. A proszę, tutaj zobaczcie. Trwają jakieś rzeczywiście testy. Ej, ten temtem wydaje się być całkiem spoko. Bo tu mamy, zobaczcie. Okej, okay, Nanto Labs, Hall, Main Lab, Design. To rozumiem, że jestem teraz w Hall. Prankster. Co? Za to, że zadzwoniłem, dostałem trofkę? Okej, okay. Może zjadę na sam dół. Zobaczymy, może tutaj jest... A nie, tu Carlosa raczej nie spotkamy. O proszę. Mamy trzy początkowe temtemy. Ładne plakaciki związane z nimi. Coś ciekawego będzie tutaj? Jak widać nie. Dobra, to może do głównego laboratorium. O, to jest dobre miejsce. Co się dzieje? Jak... Tak, potrzebne ci wsparcie. Być może. Doktor Wood, Homura i Alberto.
Ta trójka, rozumiem, że to oni tutaj są. A kiedy zaczynam? Ja już chcę działać, już jak jest taka możliwość. Dobra. To oczywiście, że jestem gotowy, jak zwykle. Okej. A to co, mam określonej godzinie, jak się z nimi spotykać? I'm ready to start. Okej. Interrogate Dr. Wood. Dr. Wood, to ty? Tak jest. Tak, dlaczego ukradłeś te temy? Muszę ich przesłuchiwać, wiecie, dowiedzieć się, kto z nich jest winny. Nie wiadomo. Kurczę. Nie wiem, nie wiem. Tak, nigdy nie wychodziłaś z laboratorium? Twierdzisz, że nie. Okej. A coś widziała ciekawego? Chyba nie. Dobra, Dr. Wood twierdzi, że jest jakby, wiecie, ma alibi, krótko mówiąc. You are his sidekick. Ej, wcale nie jestem jego jakimś tutaj zwykłym pomocnikiem. Ja tutaj jestem głównym agentem i w ogóle. Zauważyłeś coś podejrzanego? O, zobaczcie, on twierdzi, że Dr. Wood wychodziła gdzieś wieczorem. Że idzie na ramen. No. Okej. Kurczę, pewnie źle wybiorę, który jest winny. Zapewne. No dobra, graliśmy tutaj w grę sobie przez pewien czas, żeby trochę się, wiecie, wyciszyć. Dobra, za dużo to ja się nie dowiedziałem. Tak, kolejny detektyw. O której wychodziłeś godzinie? O 10. Masakra, już nie pamiętam, kto o której wychodził i w ogóle. Przecież oczywiście, że popełnię błąd. Ale mam wrażenie, że winna może być Dr. Wood. Jakieś takie mam podejrzenie. Jak sprawdziłem? Jak miałem sprawdzić ich wersję? Okej. Tak, jestem gotowy. I am ready, ready. Najpierw się skupimy na Dr. Wood, okej. She went out during the day. O Jezu, nie pamiętam! A skąd ja mam to pojęcie? Dobra, powiem, że o 10. To nieprawda. Ojejku! Ojej. Dobra, a jak powiem, że jestem ready, ready. Dobra, czekajcie, czyli muszę podjąć dobre decyzje. Czyli nie o 10, jak powiem, że o 7? To też źle? Ojejku, serio? No dobra, nie słuchałem ich aż tak bardzo, wiesz. And lunch time. Dobra, wyszło. O Jezu, dobra. Będę to robić na zasadzie prób i błędów, bo oczywiście, że tego nie zapamiętałem. Tak jak zawsze wam mówiłem, temy są mocno przegadane, a jeszcze zapamiętywać to wszystko to jest masakra. Może powiem to. Exactly, dobra, okej, udało się. Be careful, Judy. Dobra, moje ostateczne słowa. Ona jest złodziejem, jest niewinna. Dobra, powiem, że jest niewinna. O cholera, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Może ona tak naprawdę jest winna. Kurczę, a może no tak podejrzewałem. Dobra, nie wiem. Co najwyżej popełnimy straszny błąd i wsadzimy do więzienia nieodpowiednią osobę. Nie pamiętam! Może zawsze jest ostatnia opcja. Dobra. Dobra, powiem, że on jest złodziejem. Bingo! Dobrze? No, ale twierdzi, że jest niewinny. Masakra, oskarżyłem go. Tak, gdzie on uciekł? Uciekł, dobra, nie, słuchajcie, jak uciekł, to jest winny. Dobra, jakimś cudem wybrałem dobrą opcję chyba. Chociaż boję się, że... A może nie? Nie wiadomo. Chase the digital thief. Dobra, musimy dorwać tego złodziejaszka. Pytanie, gdzie on zwiał? Obstawiam, że wyszedł z budynku. Raczej by już tutaj nie siedział. Zobaczymy. Oho! A ty kim jesteś? Pole ryżowe? Może tam uciekł? Homura is escaping through the rice fields, dokładnie. Ale gdzie ja mam szukać tych pól ryżowych, że się... A, pewnie muszę iść w lewo, okej. Dobra, nie czekajmy dłużej. Ani chwili, mam nadzieję, że to dobra droga. Osenshima. Co to za maskotka? Tak, jestem w sprawach biznesowych. Masakra. Spoko, przebrany za ten temat. Czemu nie? A, to on! Czyli nazywa się Berhanom. Tak, powiem, że jestem specjalnym agentem. A jakże, niech wie, że ma czuć do mnie szacunek.
Dokładnie. Ale kim on tak właściwie jest dokładnie? Tak, dlaczego jesteś dla nich taki ważny? Shiratama. To nie jest prawdziwe imię. Dobra. Czyli znał Maxa, okej. No znał, na to wychodzi. Był jego najlepszym przyjacielem z klanu, no proszę. Tak. Muszę dowiedzieć się, gdzie powinienem się kierować. Ale właśnie, odnośnie tego telobossa, to jest ciekawe. Musimy znaleźć Shiratamę. Okej, aż słyszałeś o Maxie, tak. Niestety, już wie jak skończył. Powiem, że dorastaliśmy razem w Zadarze. O, w ten sposób. Dokładnie. Tak, dobrze postąpiłeś. I możesz tutaj być bezpieczny. Mam wrażenie, że wiecie, raczej nie powinien nam zagrażać. Przynajmniej tak się zdaje. Ej, wychodzimy stąd? A, ta maskotka. Okej, śmieszna w sumie. How could that happen? Dobra. And for myself. Dobra, powiem, że w ramach pamięci za Max. Dobra, patrzcie, patrzcie. Tutaj nie mamy żadnych... Ej, właśnie pola ryżowe. To nie powinienem szukać właśnie w tym obszarze. Może to są pola ryżowe, tu gdzie byliśmy. No w sumie tak trochę wyglądały. No, albo nie, albo na wschód powinienem iść. Dobra, bo przecież tam jest kolejna dróżka. Dobra. Tak czy siak, dobrze się tutaj wybrałem. Tu musiałem się wybrać. Nie ma co do tego wątpliwości. Musieliśmy porozmawiać. Muszę wrócić do Zadar, żeby porozmawiać z Ainu. Aha, ale to jakieś inne zadanie chyba mamy teraz dostępne. No dobrze, tak zrobimy. Ale tu są pola ryżowe. To jest miejsce, którego poszukiwałem tak naprawdę. Włączmy sobie mapkę. Ojejku, te pola ryżowe są takie całkiem spore. I tak właściwie? Nie wiem, czy tutaj... Gdzieś tutaj powinien się chować, niby. I coś czuję, że fajne temtemy będzie można tutaj zdobyć na tych polach ryżowych. A dlaczego mnie wywaliło? Tak nie powinno być. Już coś miałem spotkać, a tu nagle, wiecie, disconnect. Halo? Dobra, gra stwierdziła chyba na zasadzie, słuchaj, wystarczy, dzisiaj już nikogo nie znajdziesz. Dobrze, moi drodzy, nie wiem co się odwaliło, natomiast musimy przeszukać pola ryżowe, musimy znaleźć złodziejaszka, mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy. Standardowo, jak się podobało, strzelcie lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się wkrótce. Tak więc do kolejnego, cześć i czołem, na razie, hej!